i szkoleniu, ale przede wszystkim wszystkich naszych działań, jako mediatorzy, może powiedzieć. Bardzo dziękuję. Ostatni głos, bo czas nas nagli. Chcielibyśmy zachować taką możliwość, aby pomiędzy warsztatem a następnym była możliwość jeszcze takiego rozmowy dialogu. Więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby coś w ramach warsztatu, to zapraszam i będziemy zapraszali do dialogu. Plan jest taki, że tam zbywa się ten warsztat przygotowany do przeprowadzenia mediacji przez nowego mediatora i w kolejnej części zobaczymy, jak muszą przeprowadzić mediację. Na nasze rady jeszcze doprecyzujemy. Proszę bardzo, w sprawach gospodarczych, ktoś jeszcze coś chciałby powiedzieć. Nie wiem, czy w ramach zakresu spraw gospodarczych wchodzą problematyki z zakresu np. konfliktów pracodawca-pracownik, które na przykład pracodawca związek przywołał. Ponieważ przychodzi nowa fala, jak przychodzi fala kryzysu, to przychodzi także fala strajków, zwolnień i innego rodzaju konfliktów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Bardzo ciekawy punkt na proces, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, serwisy informacyjne. Otóż po takiej wielkiej fali kuli śniegowej zapobiegającej potężny strajk społeczny przez Solidarność, pojawiła się wczoraj notka o tym, że Solidarność przygotowuje się również do debat, że przygotowany jest cykl debat. I to rzeczywiście jest bardzo ciekawe, w jaki sposób zostanie to przygotowane, czym będzie służyło i jak to będzie wyglądało. To faktycznie przestaje. Ale do tego tematu możemy jeszcze wrócić, jak to nie już ręce. Dlaczego? Ponieważ przy Wydziale Edukacji Nas Młodzi, sądzę, że ze zbiorem ogólnopolskim, zostały likwidowane szkoły, przedszkola i pracownicy, dyrektorzy, rodzice tych dzieci z tych placówek podjęli tutaj wielki bunt. Wydział Edukacji poprosił właśnie, to mediatorzy porozumieli, tak, Krzysztof Bliski i Witold Benzel, i oni są zaangażowani w prowadzenie właśnie mediacji między tymi stronami. Także właściwie Wydział Edukacji mówi o tym tylko i wyłącznie, że jest taki budżet, nie ma środków na to, żeby utrzymywać te placówki, a mediatorzy uczestniczą w tym, żeby rozmawiać właśnie z dyrektorami, z nauczycielami, pracownikami, z rodzicami. I o tym doświadczeniu będzie mógł opowiadać później, ale z jego wystąpienia odnośnie mediacji po 16, że wrócimy do tego, ale jest oczywiście jest ciekawe. Akurat do nas, tak, zaświecił do naszego ośrodka, który ja już rozmawiam, pani ze spółdzielni mieszkaniowej tutaj łódzkiej. Z tego względu, że no, chodzi o edukację, tak, o mieszkania socjalne dla tych osób, które nie płacą. Więc też chcą zaangażować mediatorów. Coraz więcej jest takich płaszczyzn, tak jak tutaj mówimy, tak, bo potrafimy wymienić i nazwać te podstawowe, jak gdyby, kręgi mediacji, karnych, gospodarczych, dalej rodzinnych, ale są też takie obszary życia społecznego, gdzie użyte jest słowo mediacja, a może gdyby ktoś przyszedł, a może użyć mediacja, może negocjacja, może technik i tak dalej, pewnej procedury. Sądzę, że mamy czym zająć się, możemy wyjść z taką propozycją. Dać dobry przykład. No i być może, że inni też pomyślą o tym, co można zrobić. Tylko tak, mediacja i negocjacja, to na przykład jest w tej spółdzielni mieszkaniowej. Pan nie płaci, pan powinien stąd się wyprowadzić, a ten pan nawet pytanie, do kogo mogę się wyprowadzić, tak? Jest teraz mediacja i ten spór, no zapewne prawdopodobnie spółdzielni będzie zależało przede wszystkim na tym, żeby on no, opuścił tego DDO-a. I dlatego też możemy jakby rozmawiać i przygotować się do tego, co możemy, ewentualnie określić jakieś takie granice, że jeżeli nawet spółdzielnia mieszkaniowa nas prosi, to my zgadzamy się, ale na co się zgadzamy, żeby oni nie sądzili, że jesteśmy w stanie załatwić każdą właściwie sprawę, trudno wobec być człowieka. Jest strona, która na przykład do nas się zwraca, ona jest najbardziej
Jeszcze jeden grzech mnie przyszedł do głowy, to jest w przypadku dużych kwot są duże, duży problem z tym, żeby klient się odciął od możliwości działań etycznych, czyli etyka mediatora, to znaczy ta rękojmia, o której wspomniałeś, ale właśnie w kategorii etyczności, zachowań etycznych mediatora, tak żeby na przykład wiedzę, którą posiada, nie wykorzystywał, żeby nie wpływał na stronę, bo druga strona mu coś powstała i jeszcze wrócił. I to jest też problem, który warto podjąć i warto się zastanowić po to, żeby dać większą pewność przedsiębiorcom, że nie zostaną oszukani. Bardzo dziękuję. Ostatni głos, bo już kończymy sesję. Proszę Państwa, nie przewidujemy tutaj katalinku, w związku z tym tylko informuję, że jak wyjść stąd, wyjść w prawo, niedaleko gdzie około 400 metrów, po lewej stronie jest fajna.